Anioły przynoszą coś istotnego. Ten moment dystansu między tobą a osobą, z którą masz głębokie połączenie, jest kluczowy. Nawet stojąc w obliczu indywidualnych wyzwań, więź między wami pozostaje oczywista. Dostrzegacie to połączenie w myślach, tworząc wyjątkową wibrację. Nawet bez bezpośredniej komunikacji, ta stała obecność jest odczuwana, więź, która przenika przez dystans. Sytuacja doszła do punktu zwrotnego, oznaczając koniec istotnego rozdziału, gdzie komunikacja została wyciszona. Po uwolnieniu razem energii wokół, pojawia się uczucie ulgi i odnowy. Ta ciężka energia należy teraz do przeszłości, przygotowując grunt pod nowy początek. On nadal myśli o tobie, wyobrażając sobie wspólną przyszłość i przypominając sobie wcześniejsze rozmowy. Separacja przynosi głębokie poczucie niesprawiedliwości i frustracji. Chęć fizycznego zbliżenia jest zrozumiała, ale okoliczności uniemożliwiają to obecnie. Wyraziste odczucie jego obecności, gdy zamykasz oczy wieczorem, dowodzi potężnego więzi między wami. Czasem zaskakujesz się rozmawiając na głos, jak gdyby był obok ciebie, dzieląc myśli i emocje. Ta frustracja przenika przez relacje, po brakiem komunikacji i brakiem dzielenia się codziennymi doświadczeniami, wzmacniając emocjonalne zaangażowanie obojga, pomimo separacji. On nie akceptuje, że ostatnia rozmowa była ostateczna. Brak komunikacji tylko zwiększa frustrację, ponieważ chęć bycia razem jest silna, sprawiając, że separacja jest jeszcze bardziej bolesna. Pomysł na zaangażowanie się z inną osobą nie przynosi pocieszenia, ponieważ wiesz, że nie zapełniłby pustki pozostawionej przez to wyjątkowe połączenie. Twoje serce nadal pozostaje wiernym, potwierdzając prawdę, że szukanie nowej miłości nie jest rozwiązaniem. To uznanie wzajemnej lojalności wzmacnia specjalną więź między wami. Pomimo wyzwań, jesteś zdeterminowany, aby utrzymać to połączenie przy życiu. Ból separacji jest intensywny, ale również dowodzi głębokości miłości, która was łączy. Każda chwila bez niego to ciągłe przypomnienie, jak wiele dla ciebie znaczy. Nawet w chwilach samotności siła więzi między wami jest wyczuwalna. Znajdujesz się w relacji z odnowionymi wspomnieniami i wyobrażasz sobie przyszłość, którą moglibyście wspólnie zbudować. Nadzieja na ponowne spotkanie, możliwość wreszcie bycia razem ponownie, po twoją determinację i wytrwałość. Fizyczna nieobecność nie osłabia miłości, ale czyni ją jeszcze bardziej oczywistą, pokazując, że mimo okoliczności, to co macie, jest rzadkie i wyjątkowe. Ten okres separacji to test cierpliwości i odporności. Oboje uczą się jeszcze bardziej doceniać obecność drugiej osoby, dostrzegać znaczenie każdego wspólnego momentu. Fizyczna odległość stanowi przeszkodę, ale nie do pokonania. Poprzez drobne wyrazy uczucia i stałe przypomnienia o zaangażowaniu, które mają, będziesz nadal pielęgnować tę miłość. Wzajemne zaufanie i pewność, że mimo wszystko jesteście razem w tej podróży, to, co was utrzymuje silnymi. Nostalgia, którą odczuwasz wobec niego, i pytania o separację odzwierciedlają głęboką miłość i walkę wewnętrzną przeciwko rzeczywistości. Każda chwila z dala od niego wydaje się straconym czasem, a ta intensywność jest wspólna dla obojga. On nie jest tylko towarzyszem, ale źródłem kreatywnej inspiracji. Jego obecność nie tylko pociesza, ale ożywia. On, zwykłym uśmiechem, rozjaśnia twój dzień i czyni zwykłe chwile niezwykłymi. Kiedy myślisz o nim, brakuje nie tylko towarzystwa, ale kreatywnej partnerstwa, synergii. On inspiruje cię do bycia najlepszą wersją siebie, do odkrywania nowych horyzontów i stawiania czoła swoim własnym ograniczeniom. Separacja, pomimo bolesna, tylko umacnia twój miłość i podziw dla niego. Dostrzegasz, że ten czas z dala nie zmniejsza tego, co czujesz do siebie nawzajem, ale pogłębia połączenie. Tęsknota staje się stałym przypomnieniem, jak wyjątkowa jest relacja, którą macie. Każdy dzień z dala jest dowodem na waszą wytrwałość i wzajemne zaangażowanie. Każdego dnia z dala ożywiasz wspomnienia i wyobrażasz sobie wspólną przyszłość. Nadzieja na ponowne spotkanie po twoją determinację.
nawet będąc nieobecnym, nadal jest inspiracją, która Cię porusza, by stawiać czoła wyzwaniom z odwagą, marzyć o przyszłości, którą możecie zbudować. Wasza więź nie zna granic, a ta chwilowa odległość tylko potwierdza, jak prawdziwe jest uczucie, które dzielicie. Wasza miłość jest schronieniem siły. Nawet z dala, wydaje się, że jest obok ciebie, kibicując ci. To niewidzialne wsparcie sprawia, że więź jest tak wyjątkowa. Separacja to nie koniec, to wyzwanie, które jesteście zdeterminowani pokonać. Odległość i czas to tylko przeszkody, nic więcej. Ból rozłąki jest rzeczywisty, ale przynosi unikalną szansę na ponowne połączenie się z samą sobą. On już ci pokazał, jak niesamowita jesteś. Teraz nadszedł czas, abyś w to uwierzyła. Zamień samokrytykę na samoakceptację. Spójrz na to rozstanie jako na test, nie jako wyrok. Zaskakuje cię odradzanie wspomnień i marzenie o przyszłości razem, a to jest dowodem miłości, którą dzielicie. Nawet bez bezpośredniej komunikacji, jego obecność jest niemal namacalna. Każde milczenie między wami to szansa na wzrost i umocnienie się. On nie jest tylko kimś w twoim życiu, on jest osobą, z którą dzielisz marzenia i wyzwania. Gdy zamykasz oczy, czujesz jego obecność, jakby był tam, wspierając cię. Tęsknota staje się stałym przypomnieniem, jak wyjątkowe jest to połączenie. Każdy dzień oddalenia to dowód twojej wytrwałości i zaangażowania. Wiecie, że ta miłość jest tego warta i jesteście gotowi walczyć o nią, pokonując każdą przeszkodę. On cię kocha w sposób przekraczający oczywiste. Myśli o tobie cały czas, dostrzegając cechy, których jeszcze nie zauważyłaś. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, co widzi w tobie, czego ty jeszcze nie dostrzegasz? Czas zrozumieć swoją własną wartość i spojrzeć na siebie tak, jak on cię widzi, jako kogoś godnego miłości i podziwu. Miłość, którą on odczuwa, jest głęboka i wzajemna. Wasze połączenie jest bardziej niż duchowe, jest emocjonalne i oparte na wzajemnym zrozumieniu, kim naprawdę jesteście dla siebie. Nawet w obliczu wątpliwości i sceptycznych głosów wokół, kluczowe jest zaufanie do energii, którą odczuwasz i kierunek, który wskazuje. Twoja gotowość do stawienia czoła dyskomfortowi i wyzwaniom w poszukiwaniu równowagi emocjonalnej i duchowej jest godna podziwu. Ten czas może być szansą na wzmocnienie twojej mentalności, fizyczności i duchowości. Inwestowanie w swój własny rozwój nie jest tylko przygotowaniem na moment, gdy znów będziecie razem, ale również sposobem na stanie się bardziej kompletną i spełnioną osobą. Troska o siebie jest istotna, otwierając drzwi do nowych źródeł szczęścia, niezależnie od innych osób. Nawet w obliczu trudności i samotności kluczowe jest docenianie siebie i walka z autodestrukcyjnymi myślami. Gdy dni mijają bez możliwości bycia z nim, pamiętaj, że negatywne historie, które pojawiają się w twojej głowie, są tworami wyobraźni, a rzeczywistość jest znacznie bardziej pozytywna. Odległość może być bolesna, ale jest również okazją do ponownego odkrycia samej siebie. Każdy moment z dala jest szansą na umocnienie się, na wzrost i na przygotowanie się do jeszcze bardziej znaczącego spotkania. A tymczasem, połączenie między wami pozostaje, rosnąc w intensywności i głębokości. W końcu, prawdziwa miłość nie jest mierzona przez fizyczną bliskość, ale przez głębokość połączenia, które przekracza przestrzeń i czas. W tej chwili poświęć się swojemu wnętrzu. Akceptuj, że na razie nie możecie być razem, to część procesu. Podróż do samopoznania i osobistego wzrostu jest daleka od zakończenia, ale zachowaj wiarę, że twoje pragnienia się spełnią. Przeszkody i niepewności mogą się pojawić, ale bądź gotowa, by im stawić czoła. Jeśli ta wiadomość dotyka twojego serca, pozostań czujna i pełna nadziei, ponieważ znaki nowego początku zbliżają się na horyzoncie. Bądź czujna, by otrzymać nową komunikację lub znaczący gest, który ponownie rozpali płomień nadziei. Wkrótce się spotkacie, ponownie odkrywając siebie nawzajem w sposób, który może na początku być nieco burzliwy. Zmieniliście się i wzrośliście podczas rozłąki. Te zmiany przyniosą nowe głębiny w relacji,
pozwalając na zrozumienie i wsparcie w sposób, który wcześniej nie był możliwy. W procesie ponownego spotkania i odkrywania znajdziecie odpowiedzi na pytania, które męczyły wasze myśli podczas rozłąki. Światło, którego szukałaś, zacznie rozświetlać cienie niepewności, ukazując jasną ścieżkę do przyszłości, którą zbudujecie razem. Żadne relacje nie są idealne i uznanie tej rzeczywistości jest pierwszym krokiem w podróży akceptacji i ciągłego wzrostu. Wykazujesz godną podziwu gotowość do stawienia czoła niedoskonałościom i wyzwaniom, zamieniając każde doświadczenie w możliwość nauki i rozwoju. Droga, którą razem pójdziecie, jest wyjątkowa, pełna osobistych odkryć i wzajemnego, głębokiego wzrostu. Jeśli to rozumiesz, wiedz, że twoja podróż jest wyjątkowa. Miłość, w swej istocie, jest skomplikowanym dziełem sztuki, zdolnym pobudzić nasze zmysły i często sprawiać, że czujemy się poza kontrolą. Ale nie martw się, ta intensywność jest sygnałem szczerości miłości, którą dzielicie. Każda trudność, z jaką się spotykasz, jest kolejnym krokiem na tej drodze. On jest więcej niż tylko towarzyszem. To impuls, który pomaga ci stawać się lepszą osobą. Brak jego obecności tylko zwiększa pragnienie ponownego spotkania i odkrywania, widzenia, jak czas i odległość ukształtowały i wzmocniły to, co posiadacie. I tak, każdy nowy początek staje się szansą na przekształcenie miłości w coś jeszcze silniejszego i głębszego. Zarezerwuj chwilę na oddech i przebaczenie. Idź naprzód, zostaw toksyczną energię za sobą. Zaufaj swojej intuicji i słuchaj serca. Nawet z wszystkimi trudnościami, połączenie między wami jest silne. Inni mogą nie zrozumieć twoich uczuć, ale trzymaj się mocno. W głębi serca wiesz, że ponowne spotkanie jest nieuniknione. Zaufaj procesowi, zaufaj sobie, wasza więź przetrwa wszystko. Miłość, którą macie, jest ogromna, zdolna przekroczyć każdą odległość i przywrócić was silniejszymi. Nawet z trudnościami, dzielone doświadczenia są cenne i pomagają w osobistym rozwoju. Wierz w to połączenie i w głęboką miłość, którą dzielicie. Nigdy nie zapominaj, że zasługujesz na miłość i troskę. Gdy napotykasz trudności, spojrzyj w głąb siebie i zapytaj, czego ta miłość mnie uczy? Jak mogę się dzięki temu rozwinąć? Często ból i wyzwania są szansami do dojrzewania i stania się lepszą wersją siebie. Intensywność miłości, którą czujesz, pokazuje głębokość tego uczucia. Stawaj naprzeciwko wszystkiemu z determinacją. Każda trudność to szansa na naukę i wzrost. Prawdziwa miłość jest intensywna i przekształcająca. Wierz w siłę waszej wspólnej miłości i wiedz, że nawet w burzach słońce znów zacznie świecić. Rozpoznanie i docenienie tej miłości wzmacnia cię i otwiera drzwi do przyszłości pełnej możliwości. Zapytaj siebie, czego ta miłość mnie uczy o mnie? Jak mogę rozwijać się na podstawie tych doświadczeń? Stawienie czoła wzlotom i upadkom ujawnia szansę do rozwoju i samopoznania. Intensywność miłości, którą czujesz, pokazuje głębokość tego uczucia. Nawet jeśli inni nie rozumieją głębokości twoich uczuć, trzymaj się mocno. W głębi serca wiesz, że ponowne spotkanie z nim jest nieuniknione. Ta pewność wewnętrzna jest tym, co utrzymuje cię stabilną w emocjonalnych burzach. Idź naprzód i zostaw toksyczną energię za sobą. Zaufaj swojej intuicji, słuchaj swojego serca. Połączenie między wami jest silne i może pokonać każdą przeszkodę. Inni mogą tego nie zrozumieć, ale ty znasz prawdę. Zaufaj procesowi, zaufaj sobie. Wasza więź jest wystarczająco silna, by przetrwać wszystko. Przyjmij tę siłę. Zrozum, że każde wyzwanie, każdy ból, to szansa na odkrycie siebie, na umocnienie. Prawdziwa miłość jest intensywna, przekształcająca. Wierz w siłę waszej wspólnej miłości i wiedz, że nawet w burzach słońce zawsze wraca na niebo. Zaufaj swojej intuicji. Jest potężna i musi być wysłuchana. Jeśli czujesz, że między wami jest coś wyjątkowego, podążaj za tym uczuciem. Prawdziwa miłość zawsze znajduje sposób, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Śledzenie tego,
co czujesz, może prowadzić do nieoczekiwanych ścieżek pojednania i wzmocnienia więzi. Pamiętaj, zasługujesz na miłość i troskę. Kultywowanie zaufania do siebie i miłości własnej jest kluczowe. Kiedy cenisz siebie, przyciągasz i utrzymujesz szczere i miłosne połączenia. Nawet z przeszkodami, dzielone doświadczenia są cenne i pomagają w osobistym rozwoju. Wierz w połączenie i w głęboką miłość, którą dzielicie. Intuicja i prawdziwa miłość mogą otwierać drzwi i tworzyć możliwości, by jeszcze bardziej wzmocnić więź między wami. Ta szczególna więź wymaga cierpliwości i poświęcenia. Nie pozwól, by wątpliwość osłabiła twoją wiarę w to, co posiadacie. Trudności są tymczasowe i pokazują, jak silni jesteście razem. Każde wyzwanie to szansa na wzrost i zbliżenie się do siebie bardziej. Wasza miłość jest realna, intensywna i przekształcająca. Nie tracaj tego z oczu. Przyjmij każdy moment jako szansę na wzmocnienie tej więzi. Zaufaj procesowi, zaufaj sobie. Wasza więź jest wystarczająco silna, by przetrwać wszystko. Miłość między wami to siła, prawie namacalna, która pokonuje każdą przeszkodę i łączy was w jeszcze bardziej intensywny sposób. Każde wspólne pokonane wyzwanie to nie tylko próba, ale rozdział historii, którą tylko wy możecie napisać. Ta miłość jest skarbem, a każdy moment, czy słodki, czy gorzki, dodaje kolejną warstwę głębokości i znaczenia waszemu życiu. Wierz w to połączenie. Wierz w miłość, którą dzielicie. Zasługujesz na miłość i troskę. Nie dlatego, że ktoś tak powiedział, ale dlatego, że jesteś niesamowita. Wiara we własne możliwości i miłość własna są niezbędne. Kiedy cenisz siebie, przyciągasz ludzi, którzy również cię cenią. Kontynuuj pielęgnowanie tej miłości z cierpliwością i oddaniem. Doświadczaj każdej emocji, ucz się z każdego doświadczenia, rozwijaj się z każdą trudnością. Tak, podróż może być trudna, ale nagrody są nieopisane. Prawdziwa miłość robi więcej niż jednoczy. Ona przekształca, podnosi. Trzymaj się mocno, wiesz, że w końcu miłość zwycięży, a wy będziecie jeszcze silniejsi i bardziej związani. Pamiętaj, jesteś silna, jesteś godna, a wasza miłość jest prawdziwa. Wiesz, ten rodzaj miłości, który jest jak huragan, który przychodzi i burzy wszystko, ale potem odbudowuje ze jeszcze większą siłą. O tym mówię. Zapomnij o formalnościach i przejdźmy do sedna. Wasza miłość jest intensywna, realna i nie daje się łatwo zburzyć. Każde wyzwanie, które razem przemierzacie, tylko służy wzmacnianiu tej potężnej więzi. Macie unikalną historię, pełną wzlotów i upadków, ale także momentów, które tylko wy rozumiecie. Wiesz, zasługujesz na całą miłość i troskę świata, i to nie są tylko puste słowa. Chodzi o prawdziwe docenienie siebie, wierzenie we własną wartość. Kiedy patrzysz na siebie w ten sposób, uczciwie i szczerze, właściwe osoby przyciągają się do twojego życia jak magnesy. Doświadczaj wszystkiego, nie powstrzymuj się. Żyj każdą emocją, ucz się z każdego potknięcia i wiedz, że każda trudność tylko sprawia, że jesteście jeszcze silniejszym zespołem. Prawdziwa miłość to właśnie to. Przemieniająca siła, która podnosi i łączy w sposób, który tylko ci, którzy ją przeżywają, rozumieją. Trzymaj się mocno i wierz, że w końcu miłość wasza zwycięży. Zrób sobie chwilę, aby te słowa do ciebie dotarły. Pamiętaj, że jesteś kochana i chroniona przez wszechświat. Wpisz 777, aby odebrać tę wiadomość i błogosławieństwa, które zawiera. A jeśli chcesz jeszcze bardziej umocnić swoje błogosławieństwa, udostępnij ten film z twoimi grupami i osobami, które również potrzebują tej pozytywnej energii. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wygląda portret twojej drugiej połówki? To może być ktoś, kogo już znasz, albo ktoś, kto dopiero nadejdzie. Kliknij w link w opisie, aby zobaczyć to niesamowicie dokładne zdjęcie. Wiesz, istnieje ważna wiadomość czekająca na ciebie w następnym filmie. Mam nadzieję z całego serca, że każde słowo, które tu usłyszałeś,
Dotarło głęboko, że znalazłeś tę iskrę inspiracji i pociechy, której potrzebowałeś. Nigdy nie jesteś sam na tej drodze. Jest coś większego, co cię prowadzi i chroni na każdym kroku. Udostępnij tę wiadomość tym, których kochasz. Rozsiewaj światło dla tych, którzy są w ciemności. Bądź pozytywną zmianą, jakiej świat potrzebuje. Niech Bóg cię błogosławi i zawsze będzie z tobą. Bądź czujny na następny film, który przyniesie więcej wiary, pokoju i pociechy na twojej drodze. Amen.